Uciekając przed burzą piaskową, Kuba i ja schroniliśmy się pod sklepieniem starożytnej bramy, gdzie czas stał w miejscu. Spotkaliśmy tam Odilis i Orisa, parę zakochanych, którzy mieli władzę nad czasem. Długo musieliśmy ich przekonywać, żeby pomogli nam się stamtąd wydostać. W krainie smoków czeka na nas ciężko chora ze zmartwienia księżniczka Lissi. Właśnie dowiedziała się, że minister Papo zajął miejsce jej ojca na tronie Mandali. Kuba Guzik! Guzik wolny jest jak ptak! Ha, 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 ha. Pan Guzik! Pan Guzik! Ahoj! W czas burzy chwyta w żagle wiatr! O, o, na luzie! Pan Guzik! Nieduży! Pan Guzik! Szturm do kwadratu! Bój się piratów! Oj, bo będzie źle! Księżniczko zaraz! Smoki się czają! Lecz odnajdę cię! Pan Guzik! Hej, Kuba! Kuba Guzik! Guzik tyle przygód ma! O, o, pan Guzik! Nieduży! Kuba Guzik! Guzik radę sobie da! O, na luzie! Pan Guzik! Pan Guzik! Pan Guzik! Przygody Kuby Guzika. Pan Guzik! Kraina cienia. Trochę ostrożniej, bo potargasz mi moje piękne pierze! Nasza władczyni, panie miażdżący ząb, chce się przejrzeć w tej posadzce, więc od razu bierzcie się do szorowania, a czas macie tylko do zmierzchu! Niech to! Ale z niej zrzędaj, Maruda! Skąd mieliśmy wiedzieć, że Kuba Guzik przeżyje? Miał dużo szczęścia, my nie. Ała! Gdybym tylko mógł dostać Kubę Guzika w swoje szpony, na pewno byłoby już dawno po nim. Widzieliśmy już dużo dziwnych miejsc, ludzku, ale to jest chyba najbardziej dziwne. Stale jest ciemno, nawet w środku dnia. Nie wspominając o zimnie, cały się trzęsę. Pogimnastykuj się trochę. Zrób sobie małą rozgrzewkę. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Gdybyś mógł zobaczyć, jak śmiesznie wyglądasz. Kuba, wyjrzyj przez okno. A? O, ojej. To niezwykłe drzewo jest całkiem zamarznięte. Chodź, przyjrzymy mu się z bliska. Zabolało mnie. Po co je dotykałeś, mały? To drzewo jest tak zimne, że zachowuje się jak chłodny metal. Mogłeś zranić rękę. Tak jak myślałem. To drzewo jest przemarznięte na wskroś. Ale dlaczego? Tutaj nie jest aż tak zimno. Właśnie. Ziemia nie jest wcale zamarznięta. A w tym miejscu tak. Proszę, spójrz. Na tym małym kawałku jest prawdziwy arktyczny mróz. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze. Zgadzam się z tobą. Nie ma sensu tu dłużej stać. Wracajmy do Emmy. Nie wyglądasz na szczęśliwego. Czy coś cię gryzie? Wiesz, ludzku, znów mam wrażenie, że ktoś na nas patrzy. To tylko twoja wyobraźnia, mały. Komu by się chciało stać na takim zimnie? Ach, nie jest ze mną dobrze, doktorze stetoskop. Wyglądam jak pomarszczone stare jamko. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby zmusić te dzieci do beztroskiego śmiechu. I to szybko! Robię, co mogę, pani miażdżący ząb. Robię, co mogę. Ale najpierw musimy się zająć chorą Lissi. Kiedy ona będzie zdrowa, wszystkim dzieciom będzie weselej. Bez niej dzieciaki są zagubione i smutne. Proszę, spędziłem kilka godzin ucierając kości węża, żeby przygotować tę miksturę.
No, wreszcie jesteście. Mam nadzieję, że kara wyostrzyła wasze zmysły. No, podejdźcie tu do mnie, moje prawie smoki. Mam dla was inną robotę. Zrobimy wszystko, czego zażądasz, żeby ponownie zasłużyć na twoje zaufanie, panie miażdżący ząb. Macie wytropić Kubę Guzika i jego koleżkę Lucka i śledzić ich z daleka. I nie dajcie się wywieźć w pole tym spryciarzom, bo dostaniecie gorszą robotę niż sprzątanie i wygnam was do krainy tysiąca wulkanów. O, możesz być pani całkiem spokojna. Nasze raporty o tych nędznikach będą dokładne i prawdziwe w najmniejszym szczególe. No, to żeby mi tak było. I pamiętajcie, zachowajcie to dla siebie. Nie chcę, żeby uwięzione dzieci dowiedziały się, że Kuba i Lucek jednak żyją. Nie mogłabym ich zmusić do posłuszeństwa. Możesz na nas liczyć, panie miażdżący ząb. Będziemy wyjątkowo dyskretni. Nasza mapa! Ludzku, zatrzymaj się! Spójrz, widziałeś coś za tamtą skałą? Wydawało ci się. Ja nic nie widzę. To wyglądało jak czyjś cień. Zdawało ci się, przyjacielu. Tu nikogo nie ma. Tak, ale patrz. Skała jest zamarznięta. Wcześniej taka nie była. Masz rację, to dziwne. Ale naprawdę nikogo tu nie ma. Chyba musiało ci się coś przywidzieć. To się zdarza, kiedy się jest zmęczonym. Najważniejsze, że odzyskaliśmy naszą mapę. Jedźmy, przed nami jeszcze długa droga. Jestem pewien, że nic mi się nie przywidziało. O! Jestem cesarzem Mandali. Nie jesteś już naszym cesarzem. Pozbawiono cię tronu. Teraz ja jestem cesarzem. Ja, wielki, nieubłagany papo! Nie jesteś cesarzem! Co? Księżniczka Lisi? Jesteś kłamcą i niewdzięcznikiem! Zaraz się przekonasz, jak są traktowani ci, którzy mi się sprzeciwiają! Lisi! 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 Puść mnie! Pomocy! Pomocy! Zostaw mnie! Daj mi spokój! Dobrze już, dobrze. Obudź się, księżniczko. To był tylko zły sen. Och, doktorze, mój tata jest w więzieniu. Trzeba mu jakoś pomóc. Minister Popo chce go skrzywdzić. Nie gorączkuj się. Powinnaś odpocząć. Jest jeszcze zimniej niż przedtem. Tak, wyjmij ciepłe swetry. Musimy się w nie ubrać, bo zamarzniemy. Ludzku, patrz! Mówiłem ci, że coś widziałem, ale co to jest? Naprawdę nie wiem, Kubo. To jest jak cień, który wszystko zamraża. Wybacz mi, że nie chciałem ci wierzyć. Miałeś rację. Ten cień nas śledził i to on pewnie zamroził drzewo. Tak, i nas także zamrozi, jeżeli nas dogoni. Nigdy! Emma ma tu też coś do powiedzenia. Trzymaj się! Zobaczymy, kto jest szybszy. Cała naprzód! Cień zostaje daleko za nami! Ludzku, dlaczego zwalniasz? Co się dzieje? Brak ciśnienia!
kotłem jest duży ogień. To przez ten mróz. Emma potrzebuje więcej węgla. Szybko, trzeba dosypać do paleniska. Spójrz, ten cień nas dogania! Musi się mocniej palić! Już prawie nas złapał! Szybciej, ludzku, szybciej! Ludzku, cień już siedzi nam na buforze! Juhu! Hurra! Dobra robota, kolego! Nie ciesz się za wcześnie. Nie jestem pewien, czy nie spotkamy się jeszcze z tym cieniem. A teraz włóż wreszcie na siebie coś ciepłego. Silny dreszcz, gorączka, ból głowy. Nie, to nie może być grypa. Ogólne osłabienie i brak apetytu, czasami wysoka temperatura i majaczenia. To jest to. Właśnie na coś takiego cierpi księżniczka. Ta poważna choroba, zwana wielką żałością, objawia się, kiedy pacjent niespodziewanie dostaje bardzo smutną wiadomość. Smutną wiadomość? Śmiejcie się! Śmiejcie! Śmiejcie! Wystarczy! Jeśli nie będziecie mnie słuchać, zostaniecie ugotowani, usmażeni, upieczeni, a na koniec zjedzeni i tyle! A co do ciebie, panno Mądralińska, to dobrze ci radzę, nie zadzieraj nosa! Chylę głowę tylko przed tymi, których darzę szacunkiem, ale to nie dotyczy smoków. W takim razie zrobię coś, żebyś nabrała szacunku dla smoków, panie... Niech się pani śpieszy, bo mój tata cesarz wkrótce przybędzie tu z całą armią i tak się skończy pani panowanie. Twój tata jest cesarzem? Zdaje się, że nie słyszałaś ostatnich nowin, była księżniczko. A o czym nie słyszałam? O moje biedne, biedne dziecko. Czy nikt ci o tym nie powiedział? Twój chory ze smutku ojciec został usunięty z tronu i zamknięty w letnim pałacu, a władzę w waszym cesarstwie objął mój dobry znajomy, minister Papo. Czyż to nie jest naprawdę dobra wiadomość? Pani jest wstrętną kłamczuchą! Co to? Nadal nie chcesz mi wierzyć? Proszę, właśnie dostałam serdeczne, osobiste zaproszenie na koronację uwielbianego i szanowanego ministra Papo, przyszłego cesarza Mandali. Tak jest, to na pewno to. Lisi zachorowała właśnie wtedy, kiedy dowiedziała się, że jej ojcu odebrano władzę i usunięto go z tronu. A tak prosiłem panią Miażdżący Ząb, żeby jej o tym nie mówiła. Przecież nie nauczy się śmiać, kiedy dzieci są smutne i chore. Zalecany i jedyny sposób na wyleczenie pacjenta z wielkiej żałości to dać mu nadzieję. Co? Nadzieję? Dać nadzieję? Ale na co? Na przykład mógłbym jej powiedzieć, że Kuba Guzik żyje. Ale jeśli moja pani się o tym dowie, rozgniewa się nie na żarty. Ojej. Co tu robić? Co tu robić? Dorzuć jeszcze węgla, Kubo. Ciśnienie spada. O nie! To cały węgiel, jaki mamy. Ale mamy pecha. Bez węgla nie przejedziemy nawet mili. Możemy teraz zrobić tylko jedno. Musimy jechać wolniej. Ale wtedy dopadnie nas cień. Może tak, a może nie. Jeśli zatkamy każdą szczelinę, to może ziom się tu nie dostanie. Przy odrobinie szczęścia przejdzie obok i zostawi nas w spokoju.
Dalej! Szybko, Kubo! Zatkaj tylne okno! Cień jest tuż za nami! Trzymaj się dzielnie. W kabinie Emmy jesteśmy bezpieczni. Kiedy cień nas minie, będzie po wszystkim. A! Prędko, daj tekturę! Czy ten ziom będzie się chciał wcisnąć do kabiny? Skąd mam wiedzieć? Chyba ogień go odstraszy. Co by się nie działo, musimy podsycać ogień w palenisku. Nie mamy węgla, więc musimy palić czym się da. Nie sieć, tak, pomóż mi! O, biedna Emma, za chwilę zamarznie. Nie mam już czego wrzucić do ognia. A niech to, ależ tu jest zimno. Zaraz zamienimy się w sople. Zamarzniemy na śmierć, ludzku, i nie uratujemy już księżniczki. Kubo, spójrz. Mroźny cień odchodzi. Coś się musiało stać. O rety, czy mnie wzrok nie myli? Spadł śnieg! Popatrz, Kubo! Ale skąd tu śnieg? Śnieg spadł dzięki Emmie. Powietrze było tak zimne, że para wodna zamieniła się w drobne kryształki, a te połączyły się, tworząc płatki śniegu. To dziwne, że mroźny cień przestraszył się padającego śniegu. Dlaczego? Na pewno nie z powodu zimna, bo sam jest przecież bardzo zimny. Chwileczkę, chyba znalazłem na to odpowiedź. I jeśli mam rację, zaraz się stąd wydostaniemy. Popatrz, Kubo, wcale nie chodzi o zimno. Przyjrzyj się dobrze. Mroźny cień jest wyjątkowo ciemny i nie znosi bieli, swego przeciwieństwa. I dopóki pada śnieg, nie może się zbliżyć. Właśnie tak, kolego. Ruszajmy. Musimy jechać, zanim przestanie padać. Głowa do góry. Pozbędziemy się mroźnego cienia. Rzeczywiście, nie ma nawet cienia wątpliwości. Nie sądzę, żeby się jeszcze pojawił. Dzielna Emma. Dzięki, staruszko. I mamy też coś, czym można napalić. Spójrz! Suche drzewo. Hurra! Znów nam się udało! Co za nieprzyjemny lodowaty chłód. Chyba zamarzają mi pióra na ogonie. Miałeś się nie odzywać. Swoim niezwykle czułym uchem słyszę niepokojący dźwięk. Popatrz tam! Lokomotywa! Ciekawe, co tym razem knują ci dobroczyńcy. Gotowe. Tyle drewna wystarczy, żebyśmy mogli jechać przynajmniej przez parę dni. Świetnie. Jak najszybciej opuśćmy to ponure miejsce. Wygląda na to, że znów są w drodze. Udało im się przejechać przez groźną i mroźną krainę cienia. A niech to! W takim razie musimy ostrzec panią Miażdżący Ząb, że zbliżają się już do Wrót Rozpaczy. O rety, ale będzie wściekła. Ciekawy jestem, jak im się udało pokonać mroźny cień, który przecież powinien ich zatrzymać w swojej krainie. No dobrze, proszę teraz zakasłać, pani miażdżący ząb, zakasłać. O. No i co mi dolega, doktorze? Cierpię na zanik płomienia? Wystudzenie gardła? O. Czy na osłabienie zdolności ziania ogniem? To nie jest żadna z tych dolegliwości. Po prostu pani się starzeje. Przygotuję ci, jaszczurza damo, napój wzmacniający. Błagam, wybacz nam pani, ale właśnie ledwo co udało się nam umknąć mroźnemu cieniowi, a mamy ważne wiadomości o Kubie Guziku. Świetnie! Czy jego lokomotywa leży roztrzaskana na dnie przepaści? O, niestety nie. I wyobraź sobie, jaszczurze damo, że on i jego przyjaciel, maszynista Lucek, są obecnie w drodze do Wrót Rozpaczy. Co? Więc udało im się przejechać przez krainę cienia? Ten mały spryciarz Kuba Guzik pokonuje nawet największe przeszkody. Zaczekaj, doktorze stetoskop.
pamiętaj, żebyś nie zdradził się ani słowem przed naszymi małymi więźniami. Dzieci nie mogą dowiedzieć się, że ich bohater Kuba Guzik i jego przyjaciel Lucek nadal żyją. Zaufaj mi, pani miażdżący ząb, będę milczał jak grób. To dotyczy was, półsmoki, całkowitą fermy. Ani słowa, zrozumieliście? Możesz na nas liczyć, jaszczurza damo, nie powiemy ani słowa. Pewnie. Będziemy siedzieć cicho jak myszy pod miotłą. Nikt się nie dowie, że Kuba Guzik żyje i jedzie tutaj, o nie! Zejdźcie mi z oczu! Nie chcę was widzieć ani słyszeć! Jasne! Teraz czuję się już o wiele lepiej. Biedne dziecko. Niepewność i smutek ją zabiją. Doktorze stetoskop, już nigdy nie zobaczę Kuby. Pamiętaj, żebyś nie zdradził się ani słowem przed naszymi małymi więźniami. Dzieci nie mogą dowiedzieć się, że ich bohater Kuba Guzik i jego przyjaciel Lucek nadal żyją. Nie załamuj się, Lisi. Spotkasz jeszcze Kubę Guzika, bo on i Lucek żyją. Twoi wyzwoliciele są już bardzo blisko granic Smutkolandii. Dziękuję, doktorze stetoskop. Dziękuję. Temperatura spada. Leczenie nadzieją daje wyniki. Moja pani będzie się gniewać, że powiedziałem Lisi o Kubie Guziku. Trudno. Powiem jej, że to był jedyny sposób na ocalenie Lisi. Przecież ktoś musi ją nauczyć się śmiać. Kuba... Ludzku, daleko jeszcze do Smutkolandii? Tak tęskni za księżniczką Lisi. Nie gorączkuj się, mały. Przed nami jeszcze kawał drogi. Ale nie martw się. Dojedziemy do celu. A wiesz dlaczego? Bo zawsze pomoże nam stara, dobra lokomotywa Emma. Dziękujemy ci, staruszko! Wersja polska na zlecenie TVN Masterfilm. Reżyseria Cezary Morawski. Dialogi Katarzyna Precix. Dźwięk Jakub Lenarczyk. Montaż Krzysztof Górszyński. Kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Lucyna Malec, Sławomir Pacek, Teresa Lipowska, Krystyna Kozanecka, Stanisław Brudny, January Brunow, Jacek Bursztynowicz i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majczak.